Dobry wieczór, Polsko, Ryszard Makowski. Ze mną w studiu jest cały czas jeszcze Andrzej Rosiewicz, no, który ma być królewiczem, jak się okazało. Będzie chyba na Wawelu, gdzieś tam no tak, pasowany. Koronacja Rosiewicza na królewicza. To powinno być wydarzenie historyczne. Tak. No ja też tak myślę, no to korona królów pewnie dojdzie w pewnym momencie do takiego etapu, że opiszą tą twoją koronację. Ale jeszcze tutaj wróćmy do naszej no, faworytki dzisiejszego wieczoru, pani premier Ewy Kopacz, która no, zdobyła tak. ten fame naftaliną, ale uznała, że to chyba jeszcze za mało, bo ja podejrzewam, że wiesz, że w tym szaleństwie jest metoda. Ona teraz startuje do Parlamentu Europejskiego, prawda? Miała nawet kłopoty w Warszawie, bo prezydent Bronisław Komorowski chciał jej zabrać pierwsze miejsce na liście. Ona tam się gdzieś odwoływała, gdzieś chyba chodziła tam po różnych tych lokalach Platformy, żeby tam to wszystko, wiesz, no, jakoś tam postawić na odpowiednią na odpowiedniej, no tam postawić na swoim, no żeby to wszystko było postawione. W każdym razie to się troszkę lekko zakarapućkałem, ale po prostu człowiek przeżywa to, co się dzieje, prawda? No i to jest tak, że postanowiła ten fame swój jeszcze jakoś tak podbić i miała następną bardzo interesującą wypowiedź. I ostatniego kwartału... Dlatego chcę powiedzieć, że presja ma sens. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. No. I wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem dinozauru na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. Więc presja ma sens. I dzisiaj każdego dnia i o każdej godzinie trzeba przypominać o tym, jak strasznie te taśmy, które się pokazały w Gazecie Wyborczej, zburzyły wizerunek tej oto partii i jej lidera, który ponoć miał wszystkich uszczęśliwić, a sam ascetyczne życie prowadzi. Jak to ktoś napisał złośliwie na Twitterze, dobrze, że pani Ewa Kopacz zajmuje się polityką, a nie leczy ludzi. A nie czym? A nie leczy ludzi. A nie leczy ludzi. Przy tym poziomie ona jest lekarką, to... zdaje się, tak? Właśnie. Z wykształcenia tak. No. Natomiast no ustosunkuj się ty, bo ja może trochę za dużo mówię, a ty za mało. Jeżeli powiedziałem, zapomniałem, że ona jest lekarką. Mi się wydaje, że wiele dobrego zrobiłaby może, gdyby wróciła do zawodu, wiesz. No właśnie, to są wątpliwości. Niektórzy tak patrząc na jej umysłowość błyskotliwą, boją się, że to mogłoby być jeszcze groźniejsze niż to, że jest politykiem. Może masz rację, w każdym razie chciała mocno zaistnieć i zaistniała, no. Ale czy to było dobre, to ja no, raczej powątpiewam. No dobrze nam nie wyrzuciła jeszcze tej szarańczy, bo to są takie ulubione określenia. Z jednej strony apeluje się o nieużywanie słowa nienawiści, złych słów i tak dalej. Ale to jest bardzo przewrotne, ponieważ no, te słowa lecą jak ale, z rękawa. Ale no tu trzeba też powiedzieć, że miała pani premier Kopacz miała też chwilę refleksji. Posłuchajmy takiej rady. Umiała pani powiedzieć, że ta wypowiedź o dinozaurach była niefortunna. Trochę się pani no, miała do tego dystans. A czy ta wypowiedź o naftalinie, czy to nie było trochę za dużo? Wie pan, ja chciałam pokazać tą naftaliną, że ludzie, którzy dzisiaj mają staroświeckie poglądy, czyli poglądy takie, że kobieta to powinna być w kuchni, przy dzieciach i w kościele, to nie są te czasy, czyli odstają od tych czasów, że są nieadekwatni do czasów, które dzisiaj mamy. Jest XXI wiek, mamy wykształcone kobiety, które chcą być i matkami i pracować zawodowo, żeby nie rezygnować z tego. Są kobiety, które nie mają dzieci i chcą metody in vitro, żeby te dzieci mieć. Są młode dziewczyny, którą chcą mieć tabletkę dzień po bez recepty i mają do tego prawo, bo w Europie tak jest, a my jesteśmy w tej Europie. No więc chciałam powiedzieć tylko jedno, że ci, którzy dzisiaj tego wszystkiego zabraniają albo odbierają, to są osoby o archaicznych poglądach. A naftalina jest takim symbolem. Pokazałam również, zresztą też polecam, słownik frazeologiczny, słownik języka polskiego 2013 rok, gdzie pan przeczyta, co to znaczy czuć od kogoś naftalinę. No, także polecam panu, żeby pan sobie przeczytał, co to znaczy czuć od kogoś naftalinę. Zanim pan się wypowie. No tak, dla mnie to nie jest merytoryczna dyskusja. Nazywanie kogoś, że pachnie naftaliną, czy jakieś inne zarzuty typu szarańcza i tak dalej, to jest znieważanie rozmówcy po prostu. Nie, no, dla mnie to jest dyskusja. Dla mnie tutaj jest dosyć ważne pojęcie nowoczesności, prawda? O, tak. Że poza co tym, się za tym kryje poza tym, i ta europejskość tak. bijąca, że my tu jesteśmy ci lepsi, ci nowocześni. Ja właśnie zawsze patrzyłem na tą nieznośną wyższość bytu.
tej Platformy, prawda? To jest taka, że oni, no przecież my to jesteśmy lepsi, zdecydowanie, tam jakiś pisowiec, no to przecież to gdzie tam taki pisowiec, prawda? Ja tutaj, proszę bardzo, no, ja in vitro, ja tutaj zaproponuję tam jakieś tam związki partnerskie, śluby, no to, to będzie nowocześnie, także to ja bym wolał, że jak nowocześnie, to żeby naprawdę wprowadzili, dlaczego Platforma, żeby być nowoczesną, nie wprowadziła nam nowoczesnego przemysłu, prawda? Bo na to przykład, było, taką nowoczesność ja popieram. No. Teoretycznie to wszystko jakieś ogólniki są, pod którymi właśnie nic specjalnie się nie kryje, wiesz. I przykładem tej nowoczesności, tej europejskości jest na przykład fakt, że jak gdzieś przeczytałem, jest taka pani profesor Płatek, która nagle doszła do wniosku, albo zbadała, nie wiem skąd ona to wzięła, że stwierdziła tak, że w związkach jednopłciowych rodzi się więcej dzieci niż w dwupłciowych. I to jest ta nowoczesność, no może to o to chodzi. No, no tak, ale ta nowoczesność mnie też troszkę zastanawia. No okazało się, że nowoczesność polegała też na tym, żeby zlikwidować nowoczesną. To na tym polegała nowoczesność Platformy i Grzegorza Schetyny, że zlikwidował nowoczesną. I to było nowoczesne podejście do polityki, bo teraz tam nowoczesna ma całe 2%, jak podskoczą wszyscy razem, żeby tak byli wyżsi. Nie, no, Grzegorz Schetyna jest znany z tego, że go pytali, ileś pytań mu zadawali różnych, to potrafił tyle razy zmieniać zdanie. Wiesz, że to jest właściwie nie jest to facet, z którym rozmawiasz coś, wiesz, że on powie i tak jest. No w każdym razie taki mam brak zaufania do takich ludzi, którzy tak zmieniają zdanie. Poza tym taki wierszyk ułożyłem, wiesz. Nie, może jeszcze inaczej powiem. Przeniosłem się na wieś, mieszkam pod Warszawą. Kupiłem sobie tam taki szaliczek różowy, wiesz. I chodzę gdzieś tam po jakimś hipermarkecie i mówię, że zbieram gości na Paradę Równości. Tutaj mam ten szaliczek, to wiesz. I mówię, tylko u nas na wsi to ciężko zebrać. Ludzie wolą do kościoła chodzić na tą Paradę Równości. I mówię, chyba to się skończy tak, że będzie prezydent Warszawy, może jego zastępca pójdzie, kogoś tam znaleźli na dziale budowlanym ładnego, takiego, co jeszcze pójdzie, ja pójdę, prezydent były Słupska przyjedzie też, dołączy, bo jest też bardzo ładny. To jeszcze zaprosimy może Annę Grodzką jako przyzwoitkę, wiesz, żeby nie było tak, że my jakieś geje jesteśmy czy coś, no wiesz. No i jaka była reakcja? Dużo zebrałeś tych gości? No właśnie nie zebrałem, także z nadzieją patrzę na ciebie. A nie, no jak to na mnie? Nie, bo Rafał Trzaskowski powiedział, że jak zostanie prezydentem, to chętnie udzieli ślubu gejom, rozumiesz? No i chodzę, szukam narzeczonego i jakoś nie bardzo mogę znaleźć, bo ty jesteś zajęty, nie masz czasu na to. No, wiesz, żarty żartami, ale ja mam w rodzinie jednego, no, takiego nawet sympatycznego gościa, który ma autentyczny ślub w Kanadzie z innym panem. No i sobie ale mnie to nie przeszkadza w ogóle. Wiesz, no. Co prawda nie uznawałbym tego za nowoczesność. Bo to jest to, że ktoś tak postępuje, no to niech postępuje, ale niech mi nie mówi, że to jest bardziej nowoczesne niż normalnie chłop z babą, nie? Ale poza tym, wiesz, co jest nieznośne? To, że oni oczekują całkowitej tolerancji. No i akceptacji. I akceptacji, a jeżeli ty jeżeli chcesz ich skrytykować, to nie masz prawa do krytyki. No dobrze, ale na przykład jakbyś chciał skrytykować posła Stefana Niesiołowskiego, czy... Coś tam o Stefanie na Tapczanie. Tu nie widzę żadnej krytyki. Ja ci piosenkę odpowiem. Piosenka o Stefanie Niesiołowskim. Dziś prawdziwy kogutów już nie ma. A Stefan Niesiołowski? A fasolka po bretońsku? No okazało się, że takiego afrodyzjaku jak fasolka po bretońsku, prawda? To jeszcze nikt nie wynalazł właśnie przed posłem Stefanem Niesiołowskim. Tylko to jest też tak, że poseł Stefan Niesiołowski zaczynał od ZHN-u. To był przecież, no znaczy w polityce, no zaczął oczywiście dużo wcześniej, bo też miał jakąś tam kartę, nawet, no z tą bardzo kartą to tam... pozytywną kartę, chociaż tam... Opozycjonistą, no, siedział w więzieniu różne, i tak dalej. No tak, ale różne były potem tam wersje, nawet ta pani, na którą tam podobno zeznawał, była tu moim gościem parokrotnie, więc to nieważne, no ale w każdym razie starał się, coś tam chciał wysadzić muzeum w Poroninie, czy pomnik Lenina, miał jakieś takie pomysły. Natomiast no tutaj no jednak zaczynał dosyć tak pryncypialnie, już po tej 89 roku, jako ktoś z ZHN-u, czyli Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, które gdzieś potem jakoś się rozsypało. No a teraz no to jest wszystko takie żenujące dla mnie, bo tak no, wytrawny polityk, który tak siedzi w tej polityce parę lat, no to chyba wie, że żeby wydobyć od polityka jakieś wiadomości, no to najlepiej mu podstawić no panie lekkich obyczajów, prawda? Kiedy wtedy w luźnej atmosferze można się tam czegoś dowiedzieć, no więc nie wiem, być może pan Niesiołowski nie ma żadnych ważnych wiadomości, więc mógł spokojnie korzystać z usług no pań lekkich obyczajów. Ale to jest poza tym, no ja uważam, jeżeli ktoś się decyduje na bycie politykiem, no ja na to się też nie zdecydowałem, to nie się
siedzi w knajpie nawalony, prawda? Nie chodzi gdzieś tam po domach schadzek, no i to, ale przede wszystkim nie kradnie, no, bo to jest, nie bierze jakichś nowych pieniędzy, no bo to mi się w ogóle nie kojarzy z polityką, no to mi się kojarzy normalnie, no z jakąś tam chucpą, prawda? A, no więc no niestety politycy dają się wciągnąć i przez, a oni patrzą, oni ich obserwują, poznają ich słabości i potem ich no po prostu jakoś tak łapią, żeby haki mieć na nich. W związku z tym przypomina mi się, no, też to w piosence ująłem, mianowicie historia Billa Clintona, pamiętasz? I to Lewiński, to Luiński, co tam. A też myślę, że była podstawiona. No tak, to była podstawiona. Ja się nawet wiem, skąd to się wzięło. No, w każdym razie taką informację miałem, że tam jest jakiś budżet, który był przeznaczany co roku i jest wspierający Izrael, wiesz. I nagle Bill Clinton został prezydentem i wstrzymał to finansowanie Izraela. Taką miałem wiadomość. No pewnie całkiem nie, no może to i wtedy, może całkiem nie, ale coś tam zaszkodził temu i nagle pojawiła się ta Luiński, która też może być z narodu wybranego, wiesz. I nagle się okazało, że chcieli go doprowadzić do tak zwanego impeachmentu, czyli wysadzenia go z siodła prezydenta po prostu. No ale okazało się, że się nie udało. No, no ale to się nie udało, ale to już się wahało, tak wiesz. Mimo ewidentnych, no, dowodów, no do tego nie doszło. Tam jakieś były smaczki, co on tam lubił robić z cygarem, no ale tylko na tym, no więc właśnie, to my zostawmy Billa Clintona w spokoju. Natomiast o czymś przyjemniejszym porozmawiamy. Kiedy półtora roku temu latem przyjechał do nas Donald Trump. Tak jest. I przemówił tak pięknie na Placu Krasińskich o Polsce, że takiej reklamy Polsce to chyba z zachodnich prezydentów czy dyplomatów nikt nigdy nie zrobił, wie, tak wspaniale mówi o Polsce, wie. A ja wtedy, wiedząc, że on przyjeżdża, szykowałem dla niego jakąś piosenkę, Sing and Jump for Donald Trump. Trumping and jumping, today's trendy, trumping and jumping, I'm trendy, Andy, sing and jump for Donald Trump. Sing all together, ta-ra-da. No, piosenka nawet jest śmieszna, ale nie u wszystkich była tam, no, uznana za duży hit chyba. Ona? No. Nie, bo hejt poleciał w internecie. Ja to znam. Hejt poleciał straszny, a jednocześnie fajne było to, że któryś z tych hejterów mówi, i najgorsze, że ta piosenka wpada w ucho. Nie, no przecież ty masz ogromny dar pisania piosenek, napisałeś tyle przebojów i jestem na bieżąco z twoim pisaniem. Cała Polska kocha Kamila Stocha. Kamila Stocha, no, dzisiaj właśnie, na Kamil tak. Stoch, nie wiem, czy oglądałeś, był pierwszy po pierwszej serii, no ale oglądałem, niestety. To oglądałem. Ale niestety był piąty. Ty się w ogóle interesujesz sportem? Widziałeś bardzo. Na przykład Krzysztofa Piątka. Zdecydowanie. Grał w meczu, Il Pistolero. Mila, ale to naprawdę, to wiesz, jak bajka. No. Przychodzi facet, gra pierwszy mecz w AC Milan, od razu strzela dwie bramki i to tak. Intermediolan. On jest w Intermediolanie. No nie wiem, zaraz sprawdzę w internecie, ale raczej. W każdym razie to jest, no, bajeczną karierę zrobił nagle ten Krzysztof Piątek. Nie, w AC Milan jest. Tutaj mnie nie podpuścisz. No. Kurczę, no to więc ale no, to piękne, tym bardziej, że pomoc tej drużyny nie była taka jakaś specjalna, prawda? On sam gdzieś tam znalazł tą piłką, no gdzieś podanie tam przy pierwszej bramce dostał bardzo ładne podanie, ale generalnie to już potem był zdany na siebie. Nie mógł tam z kimś rozegrać jakieś tam pasóweczki sobie to zrobić. To wykończenie jego tych dwóch bramek, zwłaszcza drugiej, tak, świadczy o wielkiej klasie, wielkim talencie piłkarskim jego. No tym bardziej, że on tam tych trochę bramek nastrzelał, jeżeli by tego wcześniej nie zrobił. On to prowadził by go za tyle nawet pieniędzy nie kupili, siebie. No. Z Ronaldo w tej lidze włoskiej, wiesz. No właśnie, to jest tak, że mamy dużo pozytywnych rzeczy, prawda, w tej naszej przestrzeni, ale ja mam takie cały czas wrażenie, że właśnie jesteśmy atakowani taką, no, ja nie wiem, jakoś dobrego słowa nawet tutaj nie ma, ale jesteśmy takim czymś atakowani, no, nieciekawym, no bo na przykład, no, ta historia Stefana Niesiołowskiego, no owszem, tak bulwersująca, bo gdzieś tam ktoś był. Ale w sumie negatywna jest, no. Ale w sumie tak naprawdę, no nie, no bardzo negatywna zresztą, no, Stefan Niesiołowski się tutaj, no, zaznaczył wyjątkowo nieładnie, wielokrotnie, prawda, no jak potraktował Ewę Stankiewicz pod Sejmem, ja kiedy pamiętam, tam kamerę jej prawie wyrywał i tak dalej. Się nieładnie do niej odnosił. Ale też to było ciekawe, że wtedy nikt z Platformy nie zareagował. No. A teraz też dzisiaj wychodzi pan Schetyna i mówi, że no, o tych sprawach to się na korytarzu już dawno mówiło, prawda, sejmowym. No. Ale też jakoś nikt nie zareagował i też sprawa podobno już była ruszona za poprzedniego dyrektora CBA. Prawda? Mm. Więc tutaj jest tak, no, no
nie wygląda to wszystko dobrze. I tak jak mówię, z jednej strony mamy bardzo fajne rzeczy związane ze sportem. Pewnie dużo by się różnych fajnych znalazło sukcesów. A my cały czas żyjemy w rzeczywistości taką, którą nam tutaj się wtłoczy. I takie w zasadzie no, też my trochę żyjemy z tych takich no, ciemniejszych postaci. No. No, ale ja myślę, że wiesz co, często w ciężkich czasach, teraz no już nie są takie ciężkie, jak w PRL-u były, to taki Andrzej Rosiewicz, czy Zenon Laskowik, czy Jan Pietrzak, czy ktoś, wiesz, oni tworzyli pewien klimat pozytywny jednak w sumie, wiesz, jakiegoś ucieczki z tej szarości, która wtedy była, wiesz? No, i ja patrzę teraz nawet, jak są te kłótnie, te nieporozumienia, jakieś ileś tego jest, to tacy goście, którzy wychodzą i tworzą pozytywny klimat, tak jak ja, tak jak ty w swoich piosenkach, tych ostatnich, co słyszałem, tych nowych, proszę ciebie, bo to oni powinni być dopuszczani do mediów. Ja na przykład patrzę, jak my tu rozmawiamy, to zawsze w takim odcinku powinna być jedna, dwie piosenki fajne, pozytywne. Bo ja na przykład patrząc na 100 lat niepodległości, to oczywiście bohaterowie, wiesz, tej Bitwy Warszawskiej, ale no, iluś jest tam ich na pewno. Natomiast współczesnych bohaterów tworzących teraz, wiesz, Polskę, no to są właśnie, zaczynając od sportu, Adam Małysz, wiesz. Ja 15 lat temu, czy tam 17, jak on był wspaniały, napisałem piosenkę o nim. Adam Małysz, Orzeł Biały. I jednocześnie, co jest ciekawe, ponieważ wiedziałem, że to jest, wiesz, wymiar narodowy, to żadnej melodii nie wymyślałem do tego. Tylko myślę, trzeba sięgnąć coś po coś narodowego. I wziąłem Mazura ze Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki, padaram, pam, 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 i do tego napisałem o Małyszu, wiesz. Tu wielka narodowa muzyka, no ja tu wiem, wielki Małysz. I powstała też bardzo udana piosenka, ja której na przykład, wiesz, w Polsce.pl nigdy nie puściło tego. No ale w Polsce.pl to jest trochę inna sprawa. To jest puszczaniem piosenek, to jest związane z prawami autorskimi i tak dalej. No i co z tego? No to jest do pokonania wszystko to jest. No co prawa autorskie? Jak będzie do pokonania, to będzie pokonane, to cię poinformuję oczywiście o tym. To jest troszeczkę inaczej. Natomiast, no wiesz, ja patrzę na przykład z przerażeniem nawet na Polskie Radio. Bo Polskie Radio, kiedyś pamiętam, też mam swoje lata, no takie widać po urodzie, prawda? Że nie widać właśnie, po tym razem po urodzie nie widać. Widać. I to jest tak, że jak były kiedyś, nawet to radio, załóżmy tam, no komunistyczne okropne, ale właśnie te osoby, które wymieniłeś, Andrzej Rosiewicz, Jan Pietrzak, czy Zenon Laskowik, oni mogli normalnie być puszczeni w programie Polskiego Radia. Teraz nie, bo teraz musi być sformatowane. Albo amerykańska, albo angielska, albo taka sama jak tamte, prawda? I to mnie martwi. I to mnie trochę martwi, no ale też no, spotkałem się z jednym gościem od mediów. Z tymi nowymi rzeczami przychodziłem do dyrektora takiego, wiceprezesa, coś, wiesz. I oni przyjemnie rozmawiali, ale to nic z tego nie wynikało, że puścili coś. Wiesz. Zgadzam się. No to może, bo ponieważ nasze przemiłe spotkanie troszeczkę zaczęło być narzekające, to już niedobrze, bo mieliśmy rozmawiać ludzi, to powiedz jeszcze raz dokładnie o swoim najnowszym przedsięwzięciu. No. Proszę państwa, z wielką radością zapraszam. Informuję i zapraszam, że 17 lutego o godzinie 17 w restauracji Awangarda, to jest taka imponująca restauracja, w klubie NOT, Naczelna Organizacja Techniczna, na Czackiego, odbędzie się, no, mam nadzieję, imponujący koncert dla Niepodległej, Andrzej Rosiewicz i jego goście, między innymi Ryszard Makowski, Big Band specjalny zaproszony, Top Ten zespół, i to będą 3-4 godziny solidnego show, a potem będzie o 21:00 bankiet. Ale co najważniejsze, wstęp jest wolny. Bankiet tak. Też będzie w ramach tego wstępu. Prawda? Oczywiście. Wystarczy tylko wysłać maila. Tutaj można przeczytać na naszej fiszce, takie na tej wizytówce. Zaproszenia 17.02.2017 17.02.19 @gmail.com czy tak, .com. I to są mailowe. Ci z państwa, co nie mailują, mogą też wpisać się na listę w nocie. To jest na Czackiego w nocie i tam się państwo zgłaszacie, wpisujecie się na listę, ilość miejsc ograniczona, także kto szybszy, ten lepszy. Zapraszamy serdecznie. Ja serdecznie też zapraszam, ponieważ no, to jest dla mnie też bardzo miła rzecz, że w życiu mogłem poznać Andrzeja Rosiewicza, bo kiedyś było to dla mnie gwiazdor z jakiegoś takiego topu nieosiągalnego, a teraz mogę siedzieć sobie z Andrzejem Rosiewiczem i z nim porozmawiać. To jest dla mnie ogromna przyjemność. I Andrzej Rosiewicz, zapewniam państwa, jest cały czas w rewelacyjnej formie, o czym też chyba powinni się dowiedzieć decydenci radia i telewizji. Proszę państwa, śmieszy, śpiewa, tańczy, śmieszy, wzrusza i słowiańska jego dusza. No. I może tym pięknym akcentem kończymy, a ja państwa zapraszam. Za chwilę moimi gośćmi będą tacy panowie, którzy zajmują się komentowaniem polityki.